Siemano, witam z kolejnym odcinku z Gothica. Otóż dzisiaj planuję wejść sobie do tej oto lokacji, ale uwaga, co zauważyłem. Z krzykacza wypadła mi ta oto ćwiekowana maczuga. Zaraz, gdzie ona? Tutaj jest. No i ona daje 25 obrażeń, zaś mój topór daje 13. No to naprawdę spora różnica, to trzeba przyznać. No i okej, myślę, że dzięki niej jestem teraz w miarę nawet gotowy, żeby tutaj wejść. Dobra, zapomniałem o skakaniu. I zaraz, co to jest? Ja tak samo nie wiedziałem na początku, zobaczcie. Mam tutaj rudę. Nie wiem, czy mam kill-off. Zaraz, mam kill-off? Nie, nie mam kill-offa. No to nie mogę jej sobie wykopać. Ale to i tak by w sumie mało dało. No to dobra, to wchodzę. I co my tutaj mamy? Pomyślałem na początku jeszcze, że jest jakiś dungeon, kiedy zobaczyłem właśnie tego wielkiego robaka. No ale później miałem takiego mindfucka, bo myślałem, że no dungeon, no to to, które robi w sumie ktoś w barwach starego obozu. No i patrzę, Drake. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? No właśnie, o Stoimy kopalni. Teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowania. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tutaj jest od razu przetapiana. Okej. Dobra, opowiedz mi o tym coś więcej. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Dobra, Jana wiem, gdzie mogę znaleźć, no ale... Okej, tam pełzacze, no to powinien uważać. Nieważne. Nie wiem, czy w ogóle muszę na nie uważać z tą nową bronią. I nie wiem, czy dam radę je pokonać. No ale zobaczymy. Pamiętam mniej więcej strategię. Trzeba po prostu nawalać bez przerwy. Jeżeli się przestanie, to jest się martwym. Dobra, ty masz jakieś imię? O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Bez przerwy słychać, jak grzebią i kopią. Siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie miłe, uciekaj stąd, ile sił w nogach. Prędzej czy później padnie i na ciebie. Dobra, już o to mniejsza. Dobra. No to chyba sobie teraz schodzimy, tak szczerze. Nie ma chyba nic tutaj do zebrania. Dobra, no piekielnik. Mogę to wziąć, czy ktoś będzie miał coś przeciwko, że zbieram grzyby w jaskini. Okej, ty nie. No to dobra. Chyba mogę sobie tutaj tak na spokojnie brać większość rzeczy. Kim ty jesteś? Stoisz za jakimś barem czy coś. Handel. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. Aha. No, dobra, to jest w tym jakaś logika w sumie. Dobra, piwo chyba jeszcze mam, no bo to jest podstawowy środek retoryki tutaj. Teraz, gdzie jest to piwo? No ta, no tam różówka, piwo, jedna rzecz. Tak czy inaczej i to daje retorykę. Dobra, pochodnie chyba jeszcze mam, wytrychy mi się na pewno przydadzą. Bez tego nawet nie ma co. No i czy potrzebuję jakiś strzał? No, przydałyby się w sumie strzały. Tak kupię tak, żeby mi doszło tak do 100. Dobra, i co mu dam w zamian? Na pewno moją starą broń, ten topór. No już 10 jeszcze, to nie za wiele, nie powiem. Może jakieś zwoje? Zbyt wiele to warte nie jest, no chyba, że... No ta, urok jest całkiem dużo warty. Uzdrowienie też nawet, sam światło tak niezbyt. No nie, no to może mu sprzedam urok. Nie, dobra, to może być jakiś open, to lepiej nie. Teraz, ile jest warty ryż? No, w sumie, mogę ryżem też handlować. Mało to daje zdrowia, a trochę warte jest. A mięso? No, w sumie to też. Okej, zaraz, jeszcze ją muszę zabrać. Dobra, idealnie, enter. Przyjmij. Dobra. No to spoko. Już mam trochę strzał, przyda się. Strażnik świątyny to jest po prostu taki standardowy ochroniarz w obozie na bagnie. Z nim raczej nie mam tutaj co do pogadania. Ty jesteś zwyczajnym strażnikiem, to okej. Zgaduję, iż gdybym otworzył te skrzynie, to bym miał niezwykle przestrane, no to lepiej ich teraz nie będę otwierał. Przynajmniej teraz. I jak mam stąd zejść? Czy ja bym po prostu jakoś tak dziwnie poszedł? Nie wiem, czy... No ta, ten, jakiś tak dziwnie to pod tym kątem wyglądało po prostu. Okej. Ja chciałem zaś się zabić od upadku. Dobra, piekielnik, piekielnik, przyda się. No, piekielniki. Ewentualnie na sprzedaż będzie czy coś. Kurde, sprzedać grzyby z jaskini w jaskini.
to jest to. Dobra, mniejsza. Mam wrażenie, że cały czas że to się dzieje tak z moim mikrofonem, no i właśnie słuchawki spadły. No to tak jakbym słyszał tylko na jedną słuchawkę, no to... Dobra, wiem, że w bocznych szybach są pełzacze i jak na razie właśnie dlatego zostanę w tym głównym. No, w tym głównym są właśnie głównie questy, zadania i tak dalej. Później muszę dopiero wchodzić do bocznych. No ale to nawet nie jest jeszcze ten fragment fabuły, kiedy to mam wszystko robić. Weszłem tutaj tak zupełnie randomowo i za szybko. I czy ja cały czas jestem w głównym, bo takie mam wrażenie dziwne, że... Nie, okej, dobra, cały czas. Snipes. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. To nie brzmi dobrze w żadnym sensie, ponieważ, no... Come on, jakiś kopacz, który ma podejrzany głos, mówi mi, żebym odciągnął strażnika od jakiejś tajemniczej skrzyni. Nie wiem, jak na razie tego nawet nie będę robił, ponieważ to... Nie wiem, pewnie się tylko tym w kłopoty wplączę. Zły pomysł. Dobra, postaram się teraz jak mniej więcej zejść coraz niżej. No już tu widzę budkę, w której coś właśnie będę robił. Dobra, no już tak na legalu po drabinie, żeby się nie zabić. Jak wysoko jestem? No nie no, lepiej jeszcze... Dobra, walić tę drabinę. Zaraz tutaj... No ta, z nim sobie zaraz pogadam, ale tutaj jeszcze widziałem jakieś zioła i tak dalej. No, krótsze ziele, to jest na manę, przyda się później. Ulbert? Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Czy ja potrzebuję jakiegoś klucza tutaj? To mnie zastanawia. Nie wiem, jak na razie wiem, że od jakiejś tam osoby mogę dostać jakiś tam klucz, tylko nie wiem dokładnie jaki klucz, znaczy do czego. No, przypominam sobie tylko, że właśnie był jakiś motyw z kluczem do czegoś i nie wiem, czy to jest to miejsce. Nie wiem, czy powinienem do tych skrzyni się zbliżać do czasu, kiedy ten... No, kiedy po prostu tego klucza nie będę miał. Oho. Nowa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Dobra, już mniejsza. Powodzenia. Taka tam tylko rozmowa. Chłopcze. Jego historia, mniejsza. Dobra, tam mimo to jednak się popytam o to. Na pewno mogę mu tutaj dać piwo jako podstawowy środek retoryki. No, pi. Zmówię się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? No, pewnie. Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. No właśnie, no właśnie. To był jednak ten motyw z kluczem. Nie pomyliłem się wcale. No ale nadal nie mam klucza. Wiem, gdzie go zdobyć, ale... No, jeszcze do tego trochę drogi. Okej, z kim tutaj sobie... No, Jan. Dobra, ty jesteś tym tutaj szefem. Nie wiem, czy nie powinienem na przykład częściej zapisywać. Ponieważ jeszcze jakiś bug będzie czy coś, no to lepiej, żeby było zapisane. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. No spoko, dobra. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc. Plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nielada armii. Aha. Dobra, już mniejsze chyba z tym. Rozejrzę się trochę po okolicy. Tylko takie tam informacje do lore i tak dalej. Kłopotów. Spoko, ale tutaj mamy chyba na pewno jeszcze kogoś. No ta, Alberto. Kim ty jesteś? Handel. Spoko. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? Jasne. Co tylko zechcesz. Jeśli masz dość rudy. Dobra, co ty tu masz? Okej, tam takie standardowe rzeczy, jabłka jakieś tam. Dobra, nic ciekawego. Nara. Okej, no to wchodzimy jeszcze głębiej. Coraz głębiej, to brzmi bardzo źle, ale wchodzimy jeszcze głębiej. Okej. No i tam właśnie zapewne by były pełzacze. One są właśnie w tych odnogach. Jeżeli chce dotrzeć bezpiecznie na dół, to po prostu ma się trzymać tych. Ale, ażbym się chętnie spróbował z nimi. Na
Tam już. Chociaż to ich, bo o ile się nie mylę, było ich całkiem spore stado, a więc no. Sejwiki sprawdzamy. Czy przy mojej obecnej broni mam jakiekolwiek najmniejsze szanse. Czy z takim stadem to ja sobie mogę, kurde. Ale spróbuję jednego tylko podprowadzić. Tylko jednego. Może się uda. Dobra, dobra. Zatraktowałem go. Dobra, strażnicy świątyni już idą, ale ile ja tym im robię. W sumie to sprawię, że nic więcej, lepiej się wycofam. Nie, dobra, wczytuję. Później się nim zajmę. Nie chcę, żeby strażnicy świątyni wszystko zrobili. To byłby bardzo zły pomysł. Czekaj. Zaraz, no okej, okay, to teraz wracam. To nie było. Bo to nie jest ten główny szyb, którym trzeba schodzić. Okej, okay, którędy teraz? Tak właściwie. Bo już się nieźle pogubiłem. No i wygląda jak taka kompletna pętla, no bo. Którędy jest tutaj zejście, no tak szczerze. Może właśnie, że tamtędy jakoś. Chyba właśnie, że tak. No tam sobie ten szyb schodzi i tak dalej. No, coś mi tak właśnie kojarzy, że to chyba tędy było jakoś pod tym. Tak czy nie? No tak, cholerny rendering. Nie dało się tego w ogóle zobaczyć. No ale dobra, teraz już widać. No, tędy trzeba iść. Niby mam takie wczytywanie się jak najdalszy dystans, ale jednak tego nie widziałem. Dobra, piekielnik, tam zawsze warto sobie zioła pozbierać. Ja cały czas nie ufam OBS-owi, ponieważ, no tak jak już mówiłem w Minecrafcie, że starałem się nagrać Skyrim, jednakże no po prostu mi nie wyszło przez to, że cały czas były ściny. W Gothicu czegoś takiego jeszcze nie było, ale mimo to najchętniej bym sobie teraz zrobił małe cięcie, sobie teraz zapiszę, no i sprawdził mimo to, czy nie ma żadnych ścin. No to widzimy się po cięciu. Okej, wracałem po cięciu, sprawdziłem, nie ma żadnych problemów, Państwo, mogę nagrywać dalej. Dobra, strawnik, ktoś jeszcze? Kopacz i kopacz. Okej. Okay. Ci kopacze pewnie kolejni bezimienni. No ale zobaczymy. Kopacz i kopacz. No tak. Same tutaj kopacze. I dobra, no jesteśmy na dole. Kopacz. Strawnik. Zaraz. Gornakosz. Gornakosz. Nawet o tym nie myśl. Już miałem jeden epizod z Kawalornem. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania. Nie, proszę, nie. Na pełzacze? Nie, ja nie chcę powtórzyć tego, co było z Kawalornem, okej? Obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. No okej, okay, to jest w sumie nawet całkiem użyteczny poradnik, ponieważ właśnie w Gothicu dwójce ja już wypracowałem na nie strategię. Trzeba po prostu ten. Podchodzić do przodu, uderzać, podchodzić do przodu, uderzać, żeby tak jakby zagonić w jakiś róg. A kiedy już są w rogu, no to po prostu nawalać prawo, lewo i tak jakby zaspamić. Całkiem dobra strategia. Pytanie, czy się sprawdzi w wypadku aż tak słabej broni, niech jaką jest moja. Przebudzenie śniącego. No okej. Okay. Tylko pamiętam, że no tam są pełzacze, cholera. Czy dam radę, pytanie. No właśnie w tych tutaj jaskiniach na końcach są całkiem fajne luty, jakieś dobre łuki i broń ogólnie. No ale w sumie to okej, okay, spróbuję. Myślę, że nie ma sensu się tak poddawać od razu. Save tak zupełnie przed tym. Wyciągam broń i sprawdzam, czy mi się to uda. Jest tu ich tutaj całkiem sporo. Kurde, no. Wątpię, że mam najmniejsze szanse z nimi. Więc chyba myślę, że mogę śmiało tutaj schować broń i po prostu iść gdzie indziej. No, tutaj kopacze, już nawet mi się tych grzybów nie chce zbierać. Zaraz. Ty masz imię. No, nie piekielnik. Ty, garb, ty masz imię. Rozmawiaj ze mną, masz imię. Wróć! Mniejsza. Myślałem, że możesz mi coś fajnego powiedzieć. Dobra, strawnik, który jest ork, ogólnie niewolnik. On tutaj będzie pracował i obracał. Dobra, i pytanie, czy to której była to fajna rzecz, o której myślę? Jest tutaj... No, jest tutaj jeden. Dobra, save i spróbuję. Ewentualnie go sobie podprowadzę. To też jest zawsze jakaś strategia. Dobra. Przy tak słabej broni jak moja, no to nawet nie ma chyba co mówić o walce. No ta, na dwa hity mnie ma. Ja. To nie był dobry pomysł. Ale może z łuku? Łuk ma chyba też całkiem spoko. No pełzacz, come on. O, dobra, łuk nawet daje radę. O, plus jeszcze mogę go zawsze podprowadzić. Okej, okay, tu jest jakiś strażnik zwyczajny. Nie wiem, czy da radę z pełzaczem, ale przecież nie chodzi o to, żeby on dał radę, tylko chodzi o to, żeby wszyscy dali radę. Kopacze jak zawsze spieprzają. Strażnicy świątyni są świetni w walce z nimi.
No tak jak mówiłem, ekspa wprawdzie nie dostałem, no ale ten. Dobra, przynajmniej już jeden mniej. Okej, bo zacznę przeszukiwać, jeszcze nie mogę. Dobra. Czy jakiś jeszcze jest w tym tam korytarzu? No, come on. Pusty jest, czy... Nie no, wątpię, że był... No pewnie. Są tutaj jeszcze jeden. Nie wiem, spróbuję go podprowadzić. Najpierw oczywiście jak zwykle save. Tak ze dwa strzały i chyba mogę już wszyscy sumieniem spieprzać. Szybciej. Nawet nie muszę, nawet chyba nie muszę go tak konkretnie podprowadzać, bo wystarczyłoby, żebym w sumie uciekał wystarczająco szybko, aż przestanie się no interesować i później z łuku. Znaczy, to jakaś strategia. Ale widzę, że mnie gonił uparcie, aż do teraz, a więc strażnicy świątyni się niestety zajmą, a nie ja. Dobra, wow, zaczął już tutaj przyłazić, ale okej, myślę, że nikomu nic nie grozi, dopóki są tutaj ci strażnicy. Dobra, lepiej się tak w ogóle uleczę, bo nie chcę, że mnie na hita wziął. No może nie mam najlepszej strategii co do podprowadzania, ponieważ z grubsza moja strategia polega na uciekaniu i tak dalej. No ale myślę, że na pewno warto dla rzeczy, która jest na końcu tego korytarza. To nie ten korytarz, okej? To nie ten korytarz. Nieważne. Zaraz, to ten korytarz czy nie? Nie, no nie ten. Zatem miał jakiś taki dłuższy. Dobra, radźcie sobie, ja idę do innego korytarza. Idzie cały czas za mną, prawda? Nie, okej, nawet nie. Dobra, ogólnie to niezły rozpierdziel, już chyba w tej kopalni tak delikatnie zrobiłem, ale zawsze to będzie kilku ludzi do przeszukania, w sumie, no to... Bo i tak nie było tutaj nikogo związanego z fabułą ważnego, no to... Dobra, już chaos przestał panować? Wąż. Dobra, pogadam sobie najpierw, żeby się upewnić, czy na pewno nikogo ważnego z fabułą mi tutaj nie zabiją. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Okej, o ile się nie mylę, to tam gdzie chciałem teraz iść, to był ten dłuższy korytarz. Tutaj. Panie strażniku, poprosiłbym o pomoc. Dosłownie jak z niebokami leśnymi w Skyrimie. Nic tylko podprowadzić jakiegoś i gonić do miasta, żeby mi pomógł. Przepuść mnie! Czy strażnik sobie poradzi z jednym jebaką jaskiniowym? Dwa jebaki jaskiniowe, skąd one się w ogóle biorą? Trzy jebaki jaskiniowe, dobra, strażnik jest już martwy. Słyszałem jak umiera. No, nie ma to jak mały chaos, prawda? Ok, w ogóle na to wszystko w dupie dalej sobie kręci tym kołowrotem. Ale okej, strażnicy dają radę. Obawiam się, już nieźle ekspa tracę przez to, co teraz robię, przez to podprowadzanie, no bo nikt teraz zabijają, no to siłą rzeczy ja już teraz nie będę miał szansy na zrobienie tego. Ale no, odchodzi, nie widzi, że tam jego ziomek z nim walczy. Dobra, mimo to spróbuję. Pełzacz... A, liczyłem, że ja go wykończę. Cholera. Dobra, ale w ogóle nic z nich chyba nie mogę, ten... Strażnik. O, okej, jest strażnik, dobra. Jeden zginął najwyraźniej w walce. Spoko. Im mniej ludzi ze starego obozu, tym lepiej. Nienawidzę ich. I czy będą tutaj jeszcze jakieś jebaki? Oczywiście, że będą. Ile ich tutaj w ogóle jest? Dobra, no biegnij za mną, jebako. Dobra, come on. Biegnie za mną jebaka jaskiniowy. I już nie ma takiego głównego strażnika przy tym korytarzu, tak jak mówiłem, zginął. I lepiej niech się kopacze teraz odsuną. Strażnicy świątyni powinni stać chyba trochę bliżej nich. Bliżej tych pełzaczy. Co? Już zawrócił? Come on. Nie tak się podprowadza. Gdzie on jest, kurde? Tutaj. No zawrócił się kompletnie, kurde. Chodź tutaj, frajerze. No. Biegnie cały czas? Biegnie. Okej. No, za mną. Do mnie, moja desko. Co? Już się zatrzymałeś, frajerze, co? Co? Już uciekaj. Jak ucieka? Jak szmata. Chodź tutaj.
Dobra, jeszcze tylko jeden strzał. Jest! 130 expa. No, za dużo to może nie jest, biorąc uwagę, że do levela... No, 500 jeszcze. No to... No, okej, okay. Jak na mój level, to nawet aż tak chyba mało nie jest. Ale no, okej, okay. Jak zwykle nic nie mogę z nim zrobić teraz, ale... Czy to już był ostatni tutaj? To chyba właśnie był ostatni. Co my tu mamy? Krucze ziele? I widzę tutaj coś dobrego. Łomotacz. Dokładnie tak. To właśnie po tą broń tyle się z tym pieprzyłem. Łomotacz oraz tutaj jest jeszcze, o ile się nie mylę, dobry łuk. Nie piekielnik, tylko... No, której... Zaraz, ja tutaj widzę... To jest ten łuk, czy to są zwyczajne... Nie no, to jest szkielet, dobra, zdawał... Łuk jest właśnie w tej drugiej odnodze. Dobra, łuk jest w drugiej odnodze, a więc ten. Dobra, tylko czy to ja tego łomotacza już mogę teraz używać? Ile na niego potrzeba siły? No... No 26 siły, ale damage jest na tyle duży, że... Teraz chyba sobie kilka poziomów po prostu w siłę będę ładował, ponieważ zdobyłem tę broń na takim małym levelu poprzez dobrą strategię. No, no błagam, no wcześniej przecież czego je używałem? Zaraz. Ja wcześniej używałem tego, moment, no, tego topora, co daje 13 damage'a, no to oto 13 damage'a przeskoczyło mi później dzięki strategii do 25 i teraz ma szansę przeskoczyć do 37, no to no, panie, ja tę broń chyba ostatnio miałem pod koniec drugiego aktu, a teraz dopiero zaczynam pierwszy, no to... No, muszę przyznać, że strategia wymiata. No, to chyba każdy o zdrowych zmysłach musi przyznać. Ale no, tutaj chyba nic nie ma, ewentualnie no, ruda i pierścień jakiś jest. Dobra, ogarniemy sobie teraz ten pierścień, co my tu mamy? Artefakty. O, 5 do zręczności, spoko. Skoro mogę go sobie ubrać, to już go sobie teraz ubiorę. Spoko, plus 5 do zręczności, to ile mi teraz zostało do tego kościanego? O, nawet już mogę ten lepszy łuk mieć. No ten. Tylko no, tego to 18 trzeba, ale 3 punkty. W sumie tu bym sobie nadwodą te 3 punkty, żeby mieć ten lepszy łuk już. Tylko nie wiadomo, czy ja ten pierścień cały czas będę nosił, no bo prędzej czy później po prostu już jakiś inny po prostu założę. I co wtedy? Wtedy te 3 punkty w sumie na marne pójdą. No ale okej, okay, w sumie na to punkty nauki to jest ostatnia rzecz, o którą się trzeba martwić w tej grze. To w Gothiku 2 to jest takie potrzebne. Tam gdzie do takiej standardowej broni potrzeba przynajmniej ze 2 razy więcej punktów niż daje damage'a. Nie no, przesadziłem, w sumie to w Gothiku 2 broni się nie ocenia po damage'u, tylko po tym jak się stakuje. Jeżeli jest 50/50, no to ten. No to jest taka no średnia, jeżeli jest więcej siły niż daje damage'a przykładowo, no to no jest już zupełnie do niczego, ponieważ no trzeba zbyt dużo punktów to władować. No i na przykład jest tam miecz mistrzowski, co daje no zaraz, chyba za 60, on kosztuje 60 punktów zręczności, a daje 120 damage'a, to on jest naprawdę spoko. No się właśnie tak stakuje ten 50 do 100. No w sumie to 60 do 120, już tak, żeby być szczegółowym. I czy to jest to miejsce, o którym myślę? I to nie jest to miejsce, o którym myślę, no bo już z góry widzę, jakie to jest miejsce. A jest to miejsce, w którym na pewno nie chcę być. Gdy są tutaj pełzarze... Nie. Backup. I tam jest jedna rzecz, która mi się przyda później, ale to dopiero później, to nawet nie ma co o tym mówić, ile mi zostało w ogóle czasu do tego. A więc okej, okay, to teraz poszukam sobie tego miejsca, do którego chciałem wtedy pójść. To jest taka jedna odnoga, w której jest również kopalnia, taka w miarę pokojowa. Czyli, że nie będzie tam zbyt wielu pełzarzy. I to na pewno nie jest tutaj, no bo widzę ile ich tutaj jest. A więc okej. Okay. Nie wiem ile w ogóle już odcinek trwa. Nie mam pojęcia co do tego, nie mam tutaj żadnego stopera ani nic. A więc ewentualnie będzie albo dłuższy, albo krótszy odcinek, nie wiem. Albo po prostu będzie taki standardowy. W ogóle jaka jest standardowa liczba? Znaczy standardowy czas odcinków u mnie. Nie wiem, tak 25 minut tak bym powiedział, no taki standardowy czas. Za 25 tak będzie. No, tak 25 by tak powiedział, no jak Heinz, teraz już mówię o Skyrim, jak Heinz przychodzi tak z godzina, jak nie przychodzi to 20 minut, no to 30 minut, tak mniej więcej chyba. Jeżeli chodzi o Gothika, no to nie pamiętam ile trwały te wszystkie odcinki, no to zaraz, no pierwszy i drugi to no, chyba zbyt długie nie były, trzeci był chyba długi, czwarty nie, piąty no to no, taki średni, nie wiem, dobra już może mniejsza z tym. Dobra, to jesteś tym, co chce te skrzynie, no to z tobą jeszcze nie będę gadać. Nie wiem, czy w ogóle z tobą będę w ogóle jeszcze gadać, bo nie wiem, czy w ogóle chcę odciągać tego strażnika stamtąd. Same kłopoty tylko. No ubogam, 10 brójek rudy za, no nie wiem, za zrobienie jakoś tam przestępstwa, no to... Coś tutaj nie gra, mam je za frajera. Zaraz, i czy to jest ten szyb, ten boczny, o którym myślę, czy to nie jest ten szyb? Ewentualnie się ładuje wielkie stado pełzaczy, ale to chyba jest ten szyb właśnie. Okej, okay, to jest ten szyb. Teraz tak, to jest ten szyb? Tak, to jest ten szyb, okej. Okay.
Dobra, i gdzieś tutaj właśnie stał ziomek, z którym miałem sobie pogadać. I Brandrick, to nie ten ziomek, ale mimo to. Nie, z nim sobie nic nie mogę pogadać. A z tobą? No strażnik, no. Tam jest w ogóle wielka dziura. Bo to do niej lepiej nie skakać, tak na logikę. Pochodnie, dobra, zawsze to jakś tam będzie. Coś? Jakś tam, no nie wiem. Na przykład bryła. Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś 10 rudy. No nie, no to on mi mówi informacje właśnie głównie o tej buławie, którą ja znalazłem tam na dole. No to, no nie, ta informacja mi nie jest Wiesz potrzebna. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. No nie wiem. Spróbuję 30, ewentualnie... Nie wiem, zaraz. Wstecz. Koniec. Powodzenia. Co? Zapiszę. No i zobaczę ile... Nie wiem, czy wystarczy na przykład 30, żeby zdobyć ten klucz. Wiesz mu co? Od ilości... Szybko. 30 bryłek powinno wystarczyć. W porządku. Tak się składa, że mam ten klucz przy sobie. No dobrze. Jasne. Oto... Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Gdybyś potrzebował najświeższy. No tak, to co mówiłem. No ale okej, już tam niestety dałem te 10 bryłek, tylko żebyście zobaczyli. Dobra. No i pytanie. Czy... Nie, no dobra, ja nawet nie myślę o skakaniu tam, ponieważ no, dosyć bez sensu by to było. Bo ja tam tylko znajdę jaskinię pełną pędzaczy, a to nie jest to, co chcę znaleźć. I teraz to znowu będę schodził do tego składowiska zaś. Skoro już mam ten klucz. Dobra, ale może trochę szybciej. Okej. No i myślę, że nie ma sensu tak przedłużać tego odcinka, widzimy się przy składowisku. I dobra, dotarliśmy. To teraz czas chyba odciągnąć tego gościa stąd. Dobra, saving, jak zwykle. Ulberg. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Okej, poczekamy sobie teraz chwilę, tak żeby on już odszedł tak na pewno. Dobra, powiedzmy, że tak mniej więcej teraz. Szynka, chleb. No przyda się wszystko chyba. Ale najważniejsze jest skrzynie. Dobra, to było ze shiftem. Dobra, zwoje tylko. Okej, zwoje się oczywiście tak jak za chleb przydadzą. Dobra, skrzynia, podejść tam bliżej. Dobra. Świetnie. Dużo rudy. No, no spoko, dobra. Dobrze, że to składowisko sobie obrobiłem. Nawet nie sprawdziłem, co dokładnie miałem. Dobra, jakieś zwoje, tylko jakie? Dobra, kula ognia. Dobrze, dobrze. To się na pewno przyda. Ognisty pocisk. Spoko, taka typowa piromancja. Okej, okay, coś jeszcze? No, tam szynka, chleb, no to... No nic takiego w sumie konkretnego. No, mam już naprawdę dużo rudy, tak w ogóle. Okej, okay, myślę, że tak powoli będę wychodził z tej kopalni i kończył odcinek, ponieważ... No, nie wiem, czy tutaj mamy jeszcze cokolwiek do roboty, czy nie. No ale anyway, myślę, że zakończę sobie odcinek tutaj. Napiszcie w komentarzu, czy mam coś zrobić z tą skrzynią, którą chcę... No właśnie, czy mam odciągnąć strażnika od tej skrzyni dla tego gościa, który mi ma zapłacić te 10 bryłek rudy. Czy też mam tego lepiej nie robić. No i ogólnie, to by było chyba na tyle. Jeszcze się tak fajnie pożegnam tutaj. Na pewno będę w następnym odcinku dużo levelował. Na zewnątrz już raczej. Na pewno sobie ogólnie pomiędzy odcinkami wyjdę z tej kopalni, poleveluję sobie trochę w okolicznym lesie, żeby zdobyć expa, by móc używać tego łomotacza, bo naprawdę warto. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostaw łapkę w górę, jeżeli się spodobało. Na razie!